Zdaniem radnych Prawa i Sprawiedliwości, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych, najważniejsze dla miasta decyzje albo w ogóle nie są konsultowane z mieszkańcami, albo konsultacje prowadzone są w mało dostępny sposób. Teraz ma się to zmienić. Regulamin konsultacji społecznych to jest nasza wielka nadzieja na to, że mieszkańcy naszego miasta zechcą brać czynny udział w sprawowaniu władzy w mieście. Mamy, jak wiecie Państwo, złe doświadczenia. Mogliśmy przez wiele ostatnich lat obserwować, że łodzianie niezbyt chętnie uczestniczą w tego rodzaju dyskusjach. Taki regulamin już w mieście istnieje i to od ponad 10 lat. Zdaniem pomysłodawców nowego regulaminu jest to jednak zła uchwała. Dowodem na to jest fakt, że nikt z niego nie korzysta. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wraz z radnymi PiS sporządzili więc nowy regulamin. Wszystko po to, by więcej osób brało udział w konsultacjach społecznych. Na razie ludzie najczęściej o nich nie wiedzą. Nie dociera do nich ta informacja. Jednocześnie konsultacje są organizowane w bardzo niedogodnych godzinach, niedogodnych datach. Najważniejsze jest, by możliwość opiniowania była powszechna, a więc odbywała się podczas debat publicznych lub nawet za pomocą internetu. Projekt uchwały ma zostać poddany pod obrady Rady Miejskiej podczas najbliższej sesji.